czwartek w ratuszu odbyła się debata na temat przyszłorocznego budżetu miasta, który jest zorientowany na dotacje unijne. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, którzy przekazali prezydentowi swoje krytyczne uwagi. Projekt budżetu na przyszły rok zakłada dochody wynoszące 245 milionów złotych i wydatki w kwocie 257 milionów złotych. Tradycyjnie najwięcej środków zostanie przeznaczonych na oświatę, bo aż 81 milionów złotych. Zakładany deficyt w kwocie 12 milionów ma zostać sfinansowany dzięki przychodom pochodzącym ze sprzedaży papierów wartościowych. Debatę budżetową poprowadził prezydent Tczewa, który przedstawił plany nie tylko na przyszły rok, ale też na lata kolejne. Będziemy nadal maksymalizowali środki unijne na ten cel, przeznaczamy praktycznie połowę przyszłego budżetu inwestycyjnego, a ten budżet będzie wynosił 32 miliony złotych. Ze środków unijnych będziemy kontynuować zadanie pod tytułem rozbudowa węzła integracyjnego. Tym razem to będzie dalszy ciąg ulicy Gdańskiej. W ramach termomodernizacji rozpoczniemy remont obiektów bibliotecznych. To jest duże zadanie, bo w sumie jest na ponad 7 milionów złotych. Dlatego będzie rozciągnięte na aż 3 lata. W ramach termomodernizacji dokończymy remont szkoły podstawowej nr 4. Kolejne duże zadanie, w sumie remont tej szkoły pochłonie kwotę około 4 milionów złotych. I wejdziemy w osiedla mieszkaniowe. Tak jak deklarowałem wcześniej, od roku 2018 to jest rok osiedla Czyżykowo. Zazwyczaj na miejskie debaty nie przybywa zbyt wielu mieszkańców. Tym razem było inaczej. No tak oglądam się na salę i widzę, że wcale tak mało ludzi nie jest, więc jest zmiana. Co trzeba zrobić? Myślę, że w większym zakresie upowszechniać inicjatywy typu budżet obywatelski, żeby mieszkańcy aby czuli, że mogą coś zrobić, mogą mieć wpływ na pewne decyzje podejmowane w mieście, a jeżeli tak poczują, no to będzie tak jak dzisiaj, gdzie jest grupa mieszkańców. Mam nadzieję, że nie to będzie tylko jeden temat, ale będą poruszali wiele różnych ciekawych tematów. Na sali pojawiło się około 25 osób, w tym kilku radnych. Najliczniejsza grupa zabrała głos w sprawie ulicy Pułaskiego. Mieszkańcy spytali, dlaczego dokończenie remontu ich ulicy zostało zaplanowane dopiero na rok 2019. Odnośnie nawierzchni na ulicy Pułaskiego po szeregu przeprowadzonych remontów pozostawia wiele do życzenia naprawdę. Nie mamy w ogóle szans, żeby w 2018 roku był robiony dalszy odcinek. Znaczy, jeżeli pokażecie, jakie zadanie zdjąć za tą kwotę, to tak. Znaczy, to w tym momencie jest szansa. Inni uczestnicy debaty spytali o inwestycje przy ulicy Andersena oraz o zapomniane ich zdaniem osiedle za Strzelnicą, gdzie mieszkańcy od wielu lat czekają na kilkusetmetrowy, utwardzony fragment ulicy Przemysława II i miejsca parkingowe. Tu ja czytam, że planuje się przebudowę, modernizację, remont dróg, które w spokoju jeszcze mogłyby wytrzymać rok, dwa, trzy, a są miejsca w Tczewie, gdzie nie mają w ogóle nawierzchni. Gdzie miejsca, gdzie naprawdę, wierzcie mi, drodzy Państwo, ludzie chodzą po sznurowadła w błocie. Nie wiem, czy to jest na miarę XXI wieku. I to nie oznacza, że ta ulica została całkowicie zapomniana. Po prostu jest ona przewidziana do realizacji w trochę innym trybie niż to, o czym dzisiaj ja tutaj mówię przy okazji tej prezentacji. Na ulicy Świętopełka obiecałem mieszkańcom, że ulica będzie zrobiona. I jest zrobiona. Także więcej wiary, proszę. Swojego prezydenta. Aby zaprezentowany przez prezydenta projekt budżetu na rok 2018 zaczął obowiązywać, niezbędne jest przyjęcie uchwały przez Radę Miejską na grudniowej sesji. Dłuższą relację z debaty budżetowej wyemitujemy w telewizji TETKA w sobotę rano.